Witajcie o poranku w kolejnym Aceranku. Tym razem sięgamy do drugiego listu apostoła Pawła do Koryntian. I w rozdziale czwartym znajdujemy kilka ciekawych wersetów. Od siódmego zaczniemy i podążymy aż do dziesiątego. Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. Bracia i siostry, czy zdajemy sobie sprawę z tego, że jesteśmy tylko prochem? Według ciała jesteśmy tylko prochem. Bóg zechciał wziąć do ręki proch ziemi, glinę i tym razem nie używając swojego słowa, ale swoich dłoni, ulepić nas i tchnąć w nas swoje życie. Ale jesteśmy tylko prochem. Był taki czas, kiedy Pan Jezus stanął wobec ślepego człowieka, a ten prosił, żeby przywrócił mu wzrok. I Jezus zrobił bardzo dziwną dla wielu ludzi rzecz. Splunął na ziemię, wziął proch wymieszany ze swoją śliną i nałożył to na oczy człowieka. Co zrobił nasz Zbawiciel? Drodzy bracia i siostry, zrobił wspaniałą rzecz. Przedstawił się, pokazał, kim tak naprawdę jest. Przecież on to już kiedyś zrobił. A więc dzisiaj na oczach wielu setek, może tysięcy ludzi złożył wtedy podpis. To ja jestem. Jedyny prawdziwy Bóg. Wszystko, co w nas jest, wszystko, co jest w nas dobrego, wszystko, co w nas jest świętego, wszystko, co w nas jest doskonałego, wszystko, co ma moc pozwalającą żyć ponad grzechem, nie pochodzi od nas, ale pochodzi z samego Boga. Pochodzi z nieba. Pochodzi od tego, który wszystko uczynił. Jakże cudownie jest wiedzieć, do kogo należymy. Jakże cudownie jest wiedzieć, kto jest stwórcą każdego z nas. Dalej czytamy, zewsząd uciskani. Nie jesteśmy jednak pognębieni. O tak, człowiek wierzący żyje w uciskach. Nie zawsze są to prześladowania w postaci śmierci, biczowania, tortur, wyrzucania z domu. W naszej polskiej rzeczywistości to oznacza czasami ostracyzm, szczególnie ze strony rodziny. To oznacza kpiny ze strony sąsiadów. To oznacza, i tutaj to jest prawda, nienawiść ze strony niektórych księży katolickich. To oznacza czasami dylemat. Dylemat w postaci poświadczenia prawdy czy kłamstwa. I kiedy stajemy po stronie prawdy, oczywiście nie wszystkim się to podoba, ale chociaż jesteśmy uciskani, to nie jesteśmy pognębieni. Dlatego, że jest w nas źródło życia. Jest w nas Chrystus. I ten wszystko przezwycięża. Czasami jesteśmy zakłopotani, ale nie jesteśmy zrozpaczeni. Słowo zakłopotany nie oznacza wcale, że nas przyłapano na jakiejś nieuczciwości i teraz nie wiemy, co zrobić. Raczej jesteśmy zakłopotani swoją słabością, jesteśmy zakłopotani swoimi błędami, grzechami, a jakże? Jesteśmy zakłopotani tym, że robimy przykrość naszemu Zbawicielowi. Ale nie jesteśmy zrozpaczeni, bo wiemy, że nic się nie zmieniło. Nikt nie zabrał nam z tego powodu zbawienia. Bo wiemy, że to, co dobre, nie pochodzi z nas, tylko przychodzi z nieba. I wiemy, że nie własnymi uczynkami i własnymi staraniami jesteśmy zbawieni. I nie własnymi staraniami, uczynkami podobamy się Bogu, ale to Bóg zdecydował, aby nas zbawić. Co dalej czytamy?
Jesteśmy czasami prześladowani. Tak, już coraz częściej zdarza się, także i w naszym kraju, że ludzie wierzący są prześladowani, ale Biblia powiada, że nie jesteśmy opuszczeni. I to jest coś niesamowitego. Cokolwiek zdarzyłoby ci się w życiu, bracie i siostro, w jakikolwiek sposób odczułbyś na swoim życiu, czy na swoim ciele nawet, na swoim duchu, nienawiść tego świata, nawet gdyby wszyscy się od ciebie odwrócili, nawet gdyby wszyscy zionęli nienawiścią przeciwko tobie, to pamiętaj, nigdy nie jesteś sam. Nigdy nie jesteś sam, nigdy nie jesteś opuszczony. Twój Pan jest z tobą, ale też i wielu braci, i wiele sióstr jest z tobą. Tak, to prawda. Ja wiem, że nasze doświadczenie Kościoła czasami jest różne. Sam doświadczyłem takich rzeczy w Kościele, o których nikt nie chciałby słuchać. Ale ja wiem, że tam, gdzie jest prawdziwy Kościół, bo nie każdy Kościół jest Chrystusowy, ale tam, gdzie jest prawdziwy Kościół, tam nikt nie jest opuszczony. Nikt nie jest pozostawiony samemu sobie. Czasami jesteśmy powaleni. Tak zdarza się, że życie nas potrafi powalić. Błędy, które popełniliśmy, sprawiają, że jesteśmy na kolanach albo i na łopatkach. I nie mamy drogi wyjścia. I nie potrafimy zasnąć, nie potrafimy się uspokoić, nie potrafimy spokojnie i z nadzieją patrzeć w przyszłość. Gdyby nie jedna sprawa, a mianowicie Pan jest z nami. To On pozwala, jak dalej czytamy, abyśmy nie byli pokonani. To On pozwala nam się podnieść z każdej sytuacji. Drogi bracie, droga siostro, czasami ponosimy w naszym życiu konsekwencje grzechów, które popełniliśmy jeszcze wtedy, gdy nie byliśmy ludźmi wierzącymi. Tak, czasami tak się może zdarzyć. Nawet jeśli jestem na kolanach, nawet jeśli jestem na łopatkach, nawet jeśli jestem powalony, to i tak nie jestem pokonany. Nie jestem pokonany. Dlatego, że mój Pan Jezus Chrystus jest ze mną. Bez względu na to, co diabeł przygotował przeciwko mnie, mój Pan jest ze mną. Drodzy bracia i siostry, czasami się zastanawiam, czy myślimy o tych ludziach, którzy dzisiaj odważnie nadstawiają głowę w sprawie Ewangelii. Czy myślimy o ich życiu? Czy wspieramy ich modlitwą? Czy wspieramy ich w jakikolwiek inny sposób? Pamiętajmy, że ci ludzie są na pierwszej linii frontu, że diabeł zrobi wszystko, żeby tych ludzi nie tylko powalić, ale pokonać. Pamiętajmy o tym, bo my żyjemy niejako w cieniu tych ludzi, chronieni tym, że to właśnie na tych ludziach skupia się nienawiść diabła, skupia się nienawiść świata. Ale pamiętajcie, że kiedy diabeł, kiedy świat pokona tych ludzi, to wtedy rzuci się do gardła nam. Właśnie na tym polega też cud Kościoła, że zawsze jest ten, który podtrzymuje z prawej, zawsze jest ten, który podtrzymuje z lewej strony. Zawsze jest ten, który stoi za nami. Zawsze są ci, którzy podadzą chleb i wodę. Zawsze są ci, którzy obwiążą rany. Nigdy nie jesteś sam w Kościele. Czytamy dalej, że zawsze śmierć Jezusa na ciele swoim nosimy, aby i życie Jezusa na ciele naszym się ujawniło. Bolesną prawdą dla wielu, wielu tak zwanych chrześcijan jest fakt, że oni wiedzą, iż muszą umrzeć dla swojego życia. Oni muszą umrzeć dla swojego
ukochanego, umiłowanego przez nich życia. Ale oni nie chcą umrzeć. Dlatego, że kochają ten swój sposób życia, kochają ten swój sposób myślenia, kochają to, co uznają za właściwe. Kochają, a życie Chrystusa nie objawia się w najmniejszym stopniu w ich życiu. To jest droga donikąd. Nie chodźmy tą drogą. Ona nie prowadzi do zwycięstwa, ona prowadzi do klęski. Jeżeli chcesz, żeby na twoim ciele, na twoim życiu objawiło się Boże życie, no to musisz umrzeć. W jaki sposób na naszym ciele może się objawić Boże życie? Czy to nie są jakieś górnolotne słowa, czy to jest coś, co możemy w praktyczny sposób przeżyć? A tak, oczywiście. Nasze ciało ma swoje pragnienia. Nasze ciało ma swoje oczekiwania. Nasze ciało ma swoje prawa. Jeżeli ulegamy prawom naszego ciała, pragnieniom naszego ciała, oczekiwaniom naszego ciała, to żyjemy w grzechu. Bo zawsze ciało pożąda przeciwko duchowi. Nigdy ciało nie pogodzi się z Bogiem. Ale wtedy, kiedy umieramy na naszym ciele, wtedy, kiedy nosimy na sobie śmierć Jezusa, można powiedzieć, że kiedy nosimy na sobie śmiertelną szatę Jezusa Chrystusa, to ona oczywiście wszystkim mówi, że ten już umarł, ale też wszystkim mówi, że ten już powstał z martwych w ślad za swoim mistrzem i zbawicielem. Kochani, nie bójmy się umierać dla Chrystusa, dlatego że śmierć dla Chrystusa oznacza też i życie z Chrystusem. Czy wierzysz w to? Czy wierzysz, że nasze życie tutaj na tym świecie może być świętym życiem w Chrystusie? Czy wierzysz, że może to być życie, w którym doświadczysz swojego Zbawcę w sposób niepojęty? Będziesz oglądał wręcz Pana swojego. Będziesz doświadczał Jego obecności. I zobaczysz, jak sam panujesz nad grzechem w swoim życiu. Zobaczysz, jak wiele z tych grzechów, z którymi nigdy nie mogłeś sobie dać rady, nigdy nie mogłaś dać sobie rady, musi ustąpić wobec twojej świętej woli, która moc bierze wprost od samego Boga. O, jakże pięknie jest tak żyć. Jakże dobrze jest tak żyć. Nie jesteś skazany, nie jesteś skazana na klęskę w swoim życiu. Jesteśmy przeznaczeni do zwycięstwa. Jesteśmy zwycięzcami. Tak, jesteśmy zwycięzcami, bo nasz Pan jest z nami. Nie bój się, nie lękaj się, bo ja jestem z tobą, mówi Pan. Nie bój się i nie lękaj się, bo ja jestem z tobą, mówi Bóg. Nie bój się i nie lękaj się. Nigdy cię nie zostawię, nigdy cię nie opuszczę. Zawsze wstaniesz we mnie mocą mojego Ducha Świętego i zawsze będziesz mogła powiedzieć: jestem dziedzicem, jestem dziedziczką Królestwa Bożego, bo umarłem dla Chrystusa i wstałem z Nim do nowego życia. Życzę wam pięknego dnia dzisiaj, kochani. Amen.